Film Wojna domowa, Civil War, bije rekordy popularności. Spece są zdziwieni, a ludzie walą do kina w Stanach Zjednoczonych, w Polsce również. W tym filmie pokazana jest straszna przyszłość. Walczy każdy z każdym, nie wiadomo dokładnie o co. Brutalność wychodzi z ludzi. Straszny, można powiedzieć, obraz końca historii. I teraz taki obraz, podobny, znajdujemy w Biblii. Co prawda, oczywiście on się różni od tego przedstawionego w filmie, ale dalej jest straszny. I widzimy, patrząc na to, co się dzieje, że rzeczywiście ludzkość idzie w jakimś złym kierunku. Ale chrześcijanie przypominają dobrą nowinę. Jezus przyszedł i ogłosił, że przed tym strasznym końcem teraz jest czas łaski. Ten czas łaski jest dzisiaj dla ciebie. Zobacz sobie drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Możesz dzisiaj skorzystać z łaski i poprosić Jezusa o przebaczenie i być w Jego Królestwie na zawsze. Być może myślicie, że Biblia to archaiczna księga, że nie ma tam po co zaglądać, jeśli chodzi o współczesny świat. Mam nadzieję, że już jesteście po obejrzeniu filmu Wojna domowa, Civil War. A teraz zapraszam Was, porównajcie animację, która na podstawie ostatniej księgi Biblii, Księgi Apokalipsy, zrobiona jest przez naszą telewizję, z tym, co widzieliście w filmie Civil War. A potem otwórzcie Biblię. Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin. Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? Hejtują typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mhm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz. Tak. No. Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. Mhm. W czasie apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy. Ja pierdolę, znowu się spóźnię. Kurwa, jeszcze te rurki. Co jest? Rusy napadli na Polskę? Czy jak? Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców? Czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Wirtualna rzeczywistość, stwórz swoje życie od nowa. Dziś w TV Peace będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw... Jedna religia? Gdzieś to już słyszałem. ...zaprowadził nowy, światowy porządek! Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu. Jest, nasz Kalkin jest już z nami. Chwalmy go! Chwalmy go!
Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na Ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny. Ogromne zniszczenia. Upadek największych potęg. Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu. Niespotykane nigdy wcześniej choroby. Okej, przyjąłem. Hej! Ty tam! Chodź na dół! Gdzie twoje znamie? Co? Cel sparaliżowany! Skuć go! Jesteś aresztowany za złamanie ustawy 666. Widzę, że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas? Nie wiem. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Posłuchaj mnie. Najważniejsze jest, byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nawet jeśli będą chcieli cię zabić. Zabić? Ale za co? O czym ty mówisz? Milcz, ekstremisto! Czytałeś kiedyś Apokalipsę? Ostatnią księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi. To co możemy zrobić? Będą chcieli cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka cię piekło, a tam wieczne tortury. Ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, Antychrysta. Oni cię za to zabiją. Nie. Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia. Zamknąć się! Jeszcze słowa, skończę z wami tu na miejscu. Więzień numer 1633. Dziś wasz proces. Wyłazić. Gdzie ją zabieracie? Nie przejmuj się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim! Co wy je zrobiliście, bandyci? Nie twój zasrany interes. Szykuj się, jesteś następny. Czy oskarżony wyraża zgodę na przyjęcie znaku naszego pana? Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali. Za bluźnierstwo pierwszego stopnia skazuję cię na dekapitację. A co? Co ty mówisz w ogóle? Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić. Dlaczego on jest cały zakrwawiony? Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów. Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości. Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element wywrotowy. Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy. Za nasz nowy globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat! Nie, zaraz! Zostawcie mnie! Nie! Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień. Uff, to był tylko zły sen. Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji i świetlaną przyszłość, którą sami sobie zbudujemy. Powstały obozy koncentracyjne, Auschwitz, powstały gułagi. Dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata. Może jednak warto tego posłuchać? Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.